Hamburg, 27 listopada 2020 roku. Jesteśmy przy grobie księdza Franciszka von der Berga. Daliśmy mu w dziękczynieniu światło wieczne. Jezu, ufam Tobie. Ksiądz Franciszek von der Berg, urodzony 6 grudnia w 1926 roku w Lübeck, był proboszczem kościoła świętego Józefa w Hamburgu na Wandsbeku, obecnie przejętego przez władców świata, gdzie szykują się do nowego kościoła na 23 maja w przyszłym roku. Dziękuję Ci, księdzu Franciszku, że pozwoliłeś na wystawienie obrazu Jezu, ufam Tobie, Jezusa Miłosiernego, na dwóch cokołach Eucharystii Maryi wedle wizji Jana Bosko. Dziękujemy Tobie. Była to niedziela miłosierdzia. Wystawiony został na pierwszej komunii Joanny Marii w związku ze śmiercią jej dziadka 10 marca 1983 roku w Gdańsku Apostoła Bożego Miłosierdzia. Dziadek przygotowywał swoją wnuczkę do pierwszej komunii świętej. Była to niedziela Bożego Miłosierdzia, 10 kwiecień 1983 rok. Tego dnia w klinice Jameli za przyczyną ojca Pio odżyła, zmarła 19 marca Wanda Mosko. Zmarł ksiądz Franciszek 21 lipca w 2002 roku, gdy w Marienkrankenhaus w kaplicy szpital, który 3 razy ratowała Matka Boska, w 30. naszą rocznicę ślubu były msza adoracja za rodzinę. Adorację prowadził ksiądz Arkadiusz Olczyk z Częstochowy. Już też 1 października 2018 roku odszedł do Ojczyzny Niebieskiej, miał tylko 52 lata. Urodził się 54 lata. Urodził się 13 lipca w 1966 roku. Był siostrzeńcem biskupa Baryły, który został wyświęcony 20 na kapłana wśród 80 kapłanów 25 marca 1944 roku w kościele świętego Tomasza w Krakowie. Dziękujemy Ci, księże, dziękujemy za wszystkich kapłanów. Dziękujemy za wszystkich kapłanów, Panie Boże. Dzisiaj Matko Boża, cudownego medalika. Dziękujemy za wszystkich kapłanów. Dziękujemy Tobie, Matko Boską, za naszą pomoc. Dziękujemy.